alkoholizmowi, strasznej spuściźnie kapitalistycznego ustroju, wypowiedzieliśmy nieubłaganą walkę. Oddając wam ten film, ostrzegamy wszystkich przed katastrofalnymi skutkami alkoholizmu. Dlatego pragniemy was zmobilizować do zajęcia czynnej postawy ważnej dla was sprawy. Waszego zdrowia. Nie spożywamy posiłek. Przewodem pokarmowym pożywienie dostaje się do obiegu krwi. Krążąc z nią po całym organizmie, odżywia ono każdy narząd i każdą tkankę naszego ustroju. A co się dzieje w naszym organizmie, gdy pijemy wódkę? Otóż alkohol tak samo dociera do każdego narządu i każdej tkanki naszego ustroju. Najbardziej jednak szkodliwie działa alkohol na mózg. Mogą nas o tym przekonać badania naukowe. Otóż zecerzy przy swej pracy popełniają normalnie około 6,5% błędów. Lekarz, który dziś przybył do zecerni, ma za zadanie wykazać, iż nawet minimalna dawka alkoholu wpływa na obniżenie wydajności pracy. Zecerzy wypili tylko po jednym kieliszku wódki, a po upływie zaledwie 10 minut mylą się często, biorąc do rąk niewłaściwe czcionki. Ilość popełnionych błędów z 6,5% wzrosła do 15,2%. Po doświadczeniu naukowym spójrzmy na nasze codzienne życie. Wielu z nas uważa, że parę kieliszków na wzmocnienie apetytu do obiadu czy kolacji nikomu nie zaszkodzi. Niektórzy w swej lekkomyślności posuwają się tak daleko, że usiłują poić alkoholem dzieci. W rezultacie niszczą ich zdrowie, zatruwając je alkoholem. Niektórzy ludzie nie umieją wyobrazić sobie przyjęcia bez alkoholu. Mało tego, uważają za nietakt towarzyski, gdy ktoś odmawia wypicia. Czynią mu wyrzuty, a przecież dobry humor i radość życia nie polegają na piciu wódki. Pamiętajmy, że pierwszy kieliszek pociąga za sobą następny. Wielu z nas uważa dotąd, że nie może być wesołej zabawy bez wódki. A czy wesołość objawiającą się takim śmiechem możemy uważać za szczerą, naturalną? Dlaczego ten mężczyzna płacze? A dlaczego ten jest taki agresywny? Takie nienaturalne, niewłaściwe zachowanie się jest właśnie wynikiem podniecenia psychicznego powstałego na skutek spożycia alkoholu. Wódka działa na nasze ośrodki hamujące, powoduje upośledzenie opanowania i krytycyzmu. Przywykliśmy uśmiechać się na taki widok. Nie ma w tym jednak nic śmiesznego. Przeciwnie, jest to tragiczne, gdy człowiek sam z własnej woli doprowadza się do takiego stanu. Czas skończyć już z powlażliwością dla pijaków.
Od nas zależy wytwarzanie atmosfery surowego potępienia wokół jednostek zdemoralizowanych pijaństwem. Tym samym weźmiemy udział w walce z klęską alkoholizmu. Mamusiu, co jest temu człowiekowi? Źle się czuje. Zatruł się alkoholem. Nigdy nie bądź podobny do tego człowieka. Nalogowe używanie alkoholu stopniowo doprowadza do zupełnego upadku. Dyplom, nagrody sportowe. Oto ślady lepszej przeszłości alkoholika. Dziecko w szkole. Na utrzymanie domu pracuje tylko matka. Mąż stał się prawie niezdolny do pracy. Po ostrym okresie przepicia z trudem odzyskuje przytomność. Nałóg sprowadził przewlekłe zmiany w psychice chorego w postaci alkoholowego zwyrodnienia psychicznego. Polega ono na tym, że alkoholik nawet po wytrzeźwieniu wykazuje duże braki psychiczne. Jest drażliwy i agresywny. W takim stanie nie tylko sam nie pracuje, lecz okrada żonę i rodzinę, przepijając ich ciężko zapracowane pieniądze. W dalszym stadium alkoholizm powoduje ciężkie choroby psychiczne. Alkoholik, który doszedł do takiego stanu, wymaga już stałej opieki lekarskiej w oddziale dla alkoholików zakładu psychiatrycznego. Spójrzmy teraz, jak pracuje ten, kto poprzedniego dnia pił. Obok sprawnej pracy uwagę naszą zwraca długi ogonek denerwujących się interesantów. Przyczyną jest oczywiście jeden z naszych bohaterów, którego widzieliśmy przy kieliszku. Teraz wszystko jest jasne. Jak tu sprawnie pracować, kiedy co chwilę trzeba gasić pragnienie? Normalne następstwo przepicia alkoholem. Jak pracować, kiedy jest się ociężałym i boli głowa? Jednak najwyższy już czas zacząć wreszcie załatwiać interesantów. Alkoholizm nie jest okolicznością usprawiedliwiającą taką pracę. Pomyślcie,
Na ile strat narażają nas tacy pracownicy? Jak bardzo przeszkadzają nam w życiu codziennym? Przeszkadzają nam również w naszej produkcji. Bardzo często uszkadzają warsztaty pracy. Przez swą nieudolność spowodowaną pijaństwem hamują normalny tok produkcyjny. Niszczą cenny surowiec. Kontrola techniczna gotowych produktów wykrywa usterki opóźniające dostawy dla naszego przemysłu. Za wieloma takimi wypadkami kryje się wódka. I wiele takich wypadków powoduje alkohol. Zastanówmy się, ile strat społecznych, ile ludzkich tragedii wiąże się z tymi szczątkami. Czy możemy więc tolerować wypadki niewykonywania norm produkcyjnych i notorycznego bumelanctwa? Nie. Rząd ludowy konsekwentnie walczy o zdrowie i społeczną przydatność każdej jednostki. W tym celu w Ministerstwie Zdrowia utworzony jest specjalny referat do walki z alkoholizmem. Podlegają mu poradnie przeciwalkoholowe, zorganizowane we wszystkich siedzibach wojewódzkich i innych większych miastach przy centralnych poradniach zdrowia psychicznego. Na terenie całego państwa działa Komitet Społeczny Przeciwalkoholowy. Zadaniem jego jest uświadomienie wszystkim konieczności wspólnej walki z klęską alkoholizmu, pozostałością ustroju kapitalistycznego i hitlerowskiej okupacji. Prelekcje wygłaszane są przez lekarzy specjalistów, którzy między innymi zapoznają zebranych z działaniem alkoholu na organizm. Alkohol działa szkodliwie na wszystkie narządy. Nawet małe dawki podrażniają błonę śluzową żołądka i jelit. Stałe używanie alkoholu powoduje przewlekłe nieżyty żołądka i jelit. Oto żołądek człowieka zdrowego. Wycinek pokazuje jego zdrową błonę śluzową. A tak wygląda błona śluzowa żołądka alkoholika. Przyjrzyjcie się teraz wątrobie. Wątroba zdrowa. Wątroba powiększona, dotknięta marskością na skutek alkoholizmu. Czynność jej jest upośledzona, wskutek czego nie może ona oczyszczać krwi z substancji trujących. Serce człowieka zdrowego. Tkanki jego są w stanie normalnym. Serce alkoholika jest silnie powiększone, tkanki jego zaś zwyrodniałe. Czynność serca jest osłabiona, a przecież od mocy serca zależy nasze życie. Zebranym demonstruje się preparaty schorzałych na skutek alkoholizmu części ludzkiego organizmu. Rodzice, mogliście mieć zdrowe, radosne dziecko. Uświadomienie społeczeństwa o rozmiarach klęski jest jednym z nieodzownych warunków skutecznej walki z alkoholizmem. Właśnie jeden z członków prezydium odczytuje ważniejsze punkty ustawy antyalkoholowej. Kto w stanie nietrzeźwości znajduje się w miejscu publicznym, bez względu na swoje zachowanie się, podlega karze. Karze podlega również ten, kto drugiego do stanu nietrzeźwości doprowadził. Zakazuje się... Świadomy członek komitetu wie, że alkoholika należy zaprowadzić do poradni przeciwalkoholowej. Leczenie alkoholików w poradniach daje doskonałe rezultaty. Alkoholicy są tu otoczeni życzliwą opieką lekarzy, którzy starają się wykryć przyczyny nalogu, wskazując zarazem sposób leczenia.
poradniach prowadzi się też poprzez zabiegi systematyczne leczenie chorych. Pewni jesteśmy, że nieszczęście rodzin tych alkoholików wkrótce się skończy. Alkoholizm jest uleczalny. Człowiek wyleczony z alkoholizmu jest znowu pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Wspólnie z całą klasą pracującą bierze on udział w tworzeniu nowego i szczęśliwego życia. Nasze pokolenie ma do spełnienia ogromne zadanie. Tworzymy lepsze jutro, budujemy nowe życie. Do wykonania ogromu tej pracy potrzebni są ludzie o jasnych umysłach i pewnych rękach. Ludzie zdrowi i silni, z którymi na pewno wygramy bitwę o przedterminowe wykonanie planu sześcioletniego. Dlatego walczymy z nalogiem, który osłabia umysł i sprawność fizyczną. Pamiętajmy, że prawdziwe zadowolenie z życia osiągamy nie wódką, lecz zdrowiem i pracą.